Halo, witam na kanale Angelika Grabowska. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Kosmetolog reaguje. Będę reagowała na depilację bikini, między innymi. Zrymowałam. Zabiegi, które Wam dzisiaj pokażę, są zarówno z Instagrama, jak i z YouTube'a. Miałam dużą pomoc w tworzeniu tego odcinka, ponieważ pomagali mi specjaliści z salonu depilacja laserowa we Wrocławiu. Link znajdziecie w opisie, o samej depilacji laserowej będę opowiadała. Zacznę od filmu Sysi, link znajdziecie na dole. Polecam Wam poprzeglądać te jej filmy o depilacji laserowej, ponieważ ona ma bardzo jasne włosy i ze szczegółami opowiada o swoich doświadczeniach, o tym jak się czuła i jak to wyglądało. Laserowe usuwanie uwłaszczenia jest na tyle fajne, że ono jest najskuteczniejsze i pozwala się pozbyć włosków na bardzo długo. Sysia miała wykonywany zabieg laserowego usuwania owłosienia w okolicach bikini. Ja chcę się na to zdecydować, bo to jest u mnie zdecydowanie okolica, z którą mam największy problem. I wiem, że to jest kłopotliwe. Jakby nie było, musimy się przed specjalistą pokazać w pewnym sensie nago, pokazać tę intymną część ciała. Czy należy się wstydzić, czy jest to coś złego? Absolutnie nie. Nie macie się czym przejmować. Wierzcie mi, że specjalista, kosmetolog widzi tego typu obrazy codziennie po kilka razy. Nie powoduje to w nikim żadnego zgorszenia. Pamiętajcie o tym, żeby zadbać o higienę, tak abyście czuły się dobrze. I też przed samym zabiegiem dostaniecie jednorazową bieliznę, wobec czego nie będzie tak, że będziecie w 100% odkryte i będziecie czuły się niekomfortowo. Osoby, które wykonują ten zabieg, są profesjonalne i niezależnie od tego, czy to jest depilacja laserowa, czy to jest, nie wiem, depilacja pastą cukrową albo woskiem, nie ma się czego wstydzić, naprawdę. Przed samym zabiegiem zostanie przeprowadzony z Wami wywiad. Ogólnie jak wybieracie się do salonu kosmetycznego, kosmetologicznego, to ten wywiad będzie przeprowadzony. Ale tutaj szczególnie chodzi o Wasz stan zdrowia i fototyp skóry, bo na podstawie fototypu skóry specjalista będzie dobierał parametry, które pomogą pozbyć się owłosienia w jak najbardziej skuteczny i bezpieczny sposób. Pamiętajcie, żeby co najmniej 4 tygodnie przed tym zabiegiem nie poddawać się depilacji woskiem czy depilatorem. Dozwolone jest golenie. Wobec czego przychodzicie, jest wywiad, przygotowanie, rozmowa z Wami, jak to będzie wyglądało i następnie właśnie pojawia się bielizna jednorazowa. Wszystko jest w komfortowych warunkach. Nie ma się czym przejmować. Zabieg nie jest bolesny, jeśli kiedykolwiek mieliście, nie wiem, depilację woskiem albo pastą cukrową, to na pewno przeżyjecie, tutaj nie ma się czego obawiać. I jeśli włosy są jasne, to tak jak powiedziałam, potrzeba więcej serii. Taka ilość serii, która zwykle wystarcza, żeby pozbyć się owłosienia na długi czas, to jest 6 i wykonuje się je w odstępach 6-8 tygodni, ale bywa, że musi ich być więcej, tutaj specjalista Wam wszystko doradzi. I w przypadku bikini możemy wykonać bikini głębokie albo płytkie i płytkie to jest linia majtek. To teraz szybkie wyjaśnienie, jak to jest możliwe, że laser usuwa włosy. Mianowicie, podczas fotoepilacji energia lasera działa bezpośrednio na barwnik włosa, czyli na melaninę, która ma zdolność pochłaniania energii lasera i w ten sposób dochodzi do uszkodzenia cebulki włosa. Dobra, robicie te 6 serii, włosów nie ma i co później? Czasem zaleca się robienie zabiegów przypominających raz w roku, ale nie zawsze, bo to znowu zależy. Więc możecie się w razie czego konsultować. Bywa tak, że u niektórych już nie trzeba i te włoski nie odrastają. Szczęścia, że też bym tak chciała. Wykonać raz już nic z głowy. Po zabiegu depilacji laserowej może wystąpić obrzęk i rumień, ale wszystko wróci do normy w przeciągu kilku godzin. Luzik. W tym temacie porady udzielili mi specjaliści z salonu depilacja-laserowa.info we Wrocławiu. Link, jak już wspomniałam, na dole. I na dole w opisie macie również źródła naukowe. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, poczytać o tym, bo serio jest to bardzo skuteczna metoda i jest to udowodnione naukowo. Laser diodowy świetnie radzi sobie z usuwaniem owłosienia. Kolejne nagranie z YouTube'a, ale już się żaliliście, że niektóre nagrania są nieprzyjemne dla oka, więc ostrzegam tych, którzy na przykład sobie jedzą. Nie polecam raczej jeść podczas oglądania tych moich filmów, ale no nie wiem, jak tam sobie wolicie. To jest szaleństwo. Widzimy tu coś, z czym ja sama mam problem, a mianowicie podrażnienie po depilacji i wrastające włoski po depilacji. Tutaj wydaje mi się, że nie chodzi tylko o tendencję, ale też o zaniedbanie problemu, może o to, że depilacja została wykonana nieprawidłowo. Nie mam informacji, jak to wcześniej wyglądało, czy to jest działanie wosku. Możliwe, że to właśnie było jakieś wyrywanie włosów, niekoniecznie na przykład golenie maszynką.
No ale powrastały te włoski i jeśli ktoś ma takie tendencje, to zaleceniem od lekarza będzie po prostu zabieg depilacji laserowej, żeby unikać problemu. I właśnie tu powiedziałabym, że najważniejsze jest unikanie, a nie leczenie. I ja nie jestem pewna, czy to jest w ogóle... Czy ja wiem, że musimy pozbyć się tych włosków, które tam wrosły i zaraz tam pojawi się jakiś stan zapalny. Natomiast specjalista, mimo to, że ma rękawiczki, to usuwa to wszystko pincetą. I jeśli już musimy tego typu zabieg wykonać, to maksymalnie zadbałabym o higienę, czyli za każdym razem, jak tam dotyka tego jednego włoska i naruszam skórę, dezynfekowałabym okolice tego włoska, gdzie to powrastało, i też dezynfekowałabym samą pensetę, ale przede wszystkim nie używałabym pensety, tylko zapewne używałabym igły. Jak sprawić, żeby włoski nie wrastały po goleniu i jak zapobiegać, jak traktować skórę, to już Wam mówiłam w jednym z moich filmów na temat właśnie podrażnień po goleniu. Będę o tym mówiła również w moim podcaście, a co Wam teraz mogę na szybko powiedzieć, to bardzo polecam taki krem Pilarix, możecie go dostać w aptece. I zaraz właśnie po depilacji ja go sobie aplikuję, dzięki temu mam mniej podrażnień. Zawsze one troszkę występują, szczególnie w linii majtek, ale on znacznie pomaga. No i tam jest jeszcze kilka sposobów. Najważniejsze jest to, żeby zachować higienę. A, jeszcze dodam, że ja stosowałam mnóstwo sposobów na pozbywanie się owłosienia. Teraz używam maszynki, bo jest mi najszybciej i najwygodniej. Na Instagramie coraz częściej widuję, że trzeba usuwać włoski meszek z twarzy. Nie wiem, o co chodzi z tą modą, ale wysłaliście mi mnóstwo filmów tego typu i pytaliście mnie, czy jest to konieczne. Ja mam dla Was odpowiedź nie. Nie musicie usuwać meszku z buzi. Ja też ten meszek mam, ale jakoś nieszczególnie on mi przeszkadza. Nawet gdzieś tam delikatny wąsik mi się pojawia, ale go nie widać, bo jestem blondynką. Jeśli nie lubicie tego i jeśli Wam to przeszkadza, to jak najbardziej. Czy to wąsik, czy to brudka się u Was pojawia. Ale jeśli nie macie z tym problemu, no to nie widzę powodu, żeby wykonywać takie golenie. U niektórych kobiet występuje hirsutyzm, czyli nadmierne owłosienie. Ma różne podłoże, zwykle chodzi tutaj o gospodarkę hormonalną i może wystąpić owłosienie na brodzie, właśnie wąsik, czasem tutaj na policzkach. Bardziej będzie widoczne oczywiście ciemniejsze owłosienie. Tutaj z tym takim nożykiem. Ja mam taki nożyk i używam tego nożyka do brwi. On kosztował jakieś śmieszne pieniądze, po prostu grosze, ale nie jest taki niewinny i wcale nie jest super bezpieczny w używaniu, bo naprawdę można sobie tam zrobić jakiś kuku. Jeśli macie ochotę, to używajcie, nie wiem, przetestujcie go sobie najpierw na ręce. Pamiętajcie też o tym, żeby wytworzyć jakiś delikatny poślizg, więc tutaj był używany żel z aloesem i możecie go zdecydowanie używać. Zresztą aloes będzie miał działanie nawilżające i łagodzące. Po takim zabiegu warto zdezynfekować skórę i skóra w ogóle potem może być podrażniona, dlatego ja się zastanawiam, czy jest sens w depilacji całej twarzy, jeżeli ten problem nie jest jakiś bardzo nasilony, bo z tego, co ja tutaj widzę, to ten problem tak średnio jest nasilony. I też nie widzę sensu w goleniu buzi dla samego golenia, żeby była idealnie gładka. Rób to, co chceta. Z kolei tutaj widzimy nadmierne owłosienie twarzy u kobiety i jeśli Wam przeszkadza, to usuwajcie. Ogólnie z włosami jest tak. Jak chcecie, to usuwajcie. Jak nie chcecie, to nie usuwajcie. Pasta cukrowa. Pasta cukrowa była kiedyś moim ulubionym sposobem na depilację, ale zajmuje to tyle czasu, tyle jest tym babrania się, że postanowiłam tego zrezygnować. I moja wrażliwa skóra zawsze reagowała jakimś podrażnieniem, jakieś plamki się robiły, więc było to dobre, ale pracochłonne i efekty nie były na tyle trwałe, żebym była jakoś uparta i stosowała to przez bardzo długi czas. No chociaż dosyć długo właśnie wykonywałam sobie depilację bikini, głębokiego bikini pastą cukrową i jest to delikatnie bolesne. Wydaje mi się, że też dosyć ekologiczne i możecie sobie pastę cukrową przygotować w domu. Ja próbowałam znaleźć przepis, który byłby dla mnie idealny, ale nigdy mi nie wyszło w domu i ja używałam sobie pasty cukrowej marki Alexia. Gdzieś tam na dole Wam podlinkuję. Myślę, że jest to troszkę mniej bolesne aniżeli w przypadku wosku, ale na pewno nie jest to bezbolesne, tak jak laser albo maszynka zwykła. Pastę cukrową nakłada się w kierunku przeciwnym do wzrostu włosa i następnie zrywa się szybkim ruchem. Warto jest posypać talkiem, taką bardzo cienką warstwę i w ogóle jeśli macie podrażnienia, jeśli właśnie w okolicach bikini, nie wiem, jest lato i pocicie się i jest niewygodnie, to warto sobie tam posypać trochę talku. To zapobiegnie podrażnieniom i nie będzie bolało. I jeszcze pasta cukrowa jest o tyle fajna, że ona jest dosyć wydajna, czyli taką niewielką kulkę możemy zastosować do całkiem dużej powierzchni, ale mówię, mnie to denerwuje. Ja sobie usuwałam okolice bikini, tam włoski z okolic bikini pastą cukrową, ale gdybym miała to samo robić na nogach, to chyba potrzebowałabym całego dnia albo dwóch, żeby to zrobić.
Wiecie, że niektóre salony zajmują się wyłącznie depilacją, na przykład woskiem albo pastą cukrową, laserem. I to jest właściwie dowód na to, jak szeroką dziedziną jest kosmetologia i jak ciężko jest być specjalistą w absolutnie wszystkim. Bywa, że pytacie mnie o konkretną aparaturę albo o konkretne kosmetyki, o konkretną markę i ja niestety muszę powiedzieć, że nie wiem wszystkiego. Dlatego też rad, że sprawdzam źródło naukowe, a dwa, że konsultuję się ze specjalistami, tak jak w przypadku tego filmu. Dużo mi to rozjaśnia, ponieważ ja nie miałam okazji wykonywania tego typu zabiegu. Na rynku są bardzo różne rodzaje wosków. Zapachowe, niezapachowe, no cuda, mówię wam. Taki gorący wosk rozsmarowuje się na powierzchni ciała, po czym nakłada się na niego pasek materiału. Ale można też wykonać ten zabieg metodą bezpaskową. Także to zależy. Jak pójdziecie do salonu, specjalista przeprowadzi z wami wywiad i dostosuje najpierw metody do was. Wosk nakłada się zgodnie z kierunkiem wzrostu włosa i odrywa się w przeciwnym kierunku. Najlepiej wybrać się do salonu, bo jeśli wykonacie taki zabieg niepoprawnie, no to znowu, mogą pojawić się przebarwienia, mogą pojawić się jakieś ranki, może pojawić się podrażnienie, krostki, włoski zaczną wrastać, wobec czego ostrożnie, a no najlepiej wybrać się do specjalisty i szybciej będzie na pewno. Słuchajcie, jak siedzi taki kosmetolog, kosmetyczka, czy tam nie wiem, i cały dzień wykonuje zabiegi depilacji woskiem, czy to pastą cukrową, czy to laserem, to wierzcie mi, że to jest chwila i jest po krzyku, i jest po bólu ewentualnym, wszystko jest usunięte. Jeśli chodzi o mnie, to na ten moment używam maszynki do golenia męskiej, taka mi najbardziej służy. Moje włosy na głowie rosną bardzo szybko i wszędzie rosną mi włosy bardzo szybko. Dlatego ja gładka na długo nie pozostaje, ale przyzwyczaiłam się do tego i też nie wywołuje we mnie to już takiej krępacji jak kiedyś, że ojejku, wystaje mi włosek i bardzo się wstydzę. Fajnie byłoby być gładką na długo, a najlepiej na zawsze. Dlatego dalej myślę o tym zabiegu właśnie depilacji laserowej bikini i pewnie w końcu się na to zdecyduję. Jak już mówiłam, lepiej zapobiegać niż leczyć, więc dbajcie bardzo o skórę przed depilacją, po depilacji, żeby nie doszło do podrażnień, żeby nie doszło do jakiegoś tam nadkażenia bakteryjnego. Uwaga, zniżka, uwaga, ważne. Wiadomo, że jak trochę taniej, to zawsze lepiej dla portfela i dla serduszka. Więc ten salon, z którym ja przygotowałam ten film, salon depilacji laserowej w Wrocławiu, ma dla was zniżkę 50 zł. Jeśli wejdziecie na ich stronę, tam jest taka zakładka promocje, wypełniacie formularz i dostajecie zniżkę, dostajecie rabat. Będą też szczegóły w opisie, no i korzystajcie, bo warto sobie usunąć włoski na dłużej. Jeżeli film wam się podobał, to pamiętajcie o łapkach w górę i możecie wciąż mi wysyłać nagrania, które chcecie, żebym skomentowała na Instagramie, na TikToku, czy też tutaj na YouTube możecie mi dawać jakieś linki. Czekam na informacje, a jeśli macie pytania, to czy to o depilacji takiej, czy laserowej, czy nie laserowej, to zadawajcie i ja będę starała się na nie odpowiadać jak zawsze, albo odpowiem na nie w osobnym filmie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!